Szukam Krzyśka, jest wtorek, nie wtorek, kurde, czwartek jest. Sorry, ja ostatnio tak mylę daty i wszystko. Szukam Krzyśka, bo mi gdzieś zniknął. Bo szuka butów do kupienia. Przed chwilą byliśmy w TK Maxx, kupił sobie żarówki, te żółte dresy. Szukam, nie wiem, stracił się. Tak jak mówię, szuka butów i ciągle zmienia zdanie. Raz, że kolorowe, raz, że jakieś, nie wiem, uniwersalne w kolorze. I ciągle zmienia zdanie, a teraz to już w ogóle go tu nie ma. Mam go, namierzyłam w końcu. Jest, dalej myśli. No co mi nagrywasz? Weź to wyłącz. Nie. Cześć. Niedziela. Wyciągnęli mnie na spacer. Znaczy ogólnie się wyciągnęliśmy. Głównie to nas dzieci wyciągnęły tak naprawdę, bo Krzysiek im opowiadał, że jest takie fajne miejsce. Wczoraj jak byli na spacerze, ja sobie szyłam, ale poszli w inne miejsce wczoraj na spacer, a oni bardzo chcieli dzisiaj tutaj przyjść. No i się zabrałam z nimi. Mam tylko 20 minut nagrywania. Wczoraj przyszły terabajty, dzisiaj podłączyłam. Terabajty przyszły. Pendrive przyszedł. Mam tam 2 terabajty na tym pendrive'ie. I mam nadzieję, że to rozwiąże mój problem z brakiem pamięci w telefonie i komputerze. Bo sytuacja jest taka, że Krzysiek kiedyś dał mi kilka sztuk pustych dysków. A mam czytnik właśnie dysków zewnętrznych i z tego korzystałam, ale ostały się 2. I to te 2 zapełnione, które już zdążyłam zapełnić. No wiecie, jak się vloguje, no to się tych materiałów ma bardzo dużo, plus jeszcze takich, wiecie, zdjęć i tak dalej, no kronika całego naszego życia się tworzy. No i ja nie chcę tego tracić, nie chcę tego usuwać, bo po latach fajnie z tego się wraca. No i zapełniłam te 2 dyski, a resztę tych dysków nie wiem, gdzie ja to wcisnęłam. Naprawdę, ja przeszukałam cały dom, nie znalazłam. No i Krzysiek mówi, to zamówimy na eBayu i zamówił mi na eBayu 2 terabajty pendrive'a. I właśnie zostawiłam podpięty pendrive do komputera. O, chodźcie, przesuńcie się, bo tu jadą jakieś krosy. Pojechały chłopaki. Podziękowali, że zrobiliśmy im miejsce. No i teraz będę wam opowiadać dalej. No i teraz mam, wiecie co, jeszcze 18 minut nagrywania mam, mi telefon pokazuje. Więc nie wiem, czy będę nagrywać rower. Ta ścieżka jest bardzo... Ta ścieżka jest bardzo intensywnie uczęszczona, jak jest ładna pogoda. No a mamy dodatkowo do tego weekend teraz, więc dużo ludzi na trasie. No, nie wiem ile wam pokażę, nie wiem jak dużo wam ponagrywam, ale może coś tam zobaczycie ciekawego. Zobaczcie jakie klimaty. Ja się kiedyś bardzo bałam chodzić tymi tunelami tutaj. Ale okazuje się, że tu bardzo dużo ludzi ogólnie chodzi, koniki sobie jeżdżą, jak sobie tutaj się przemieszczają, bo wy wiecie, że u nas koników dużo, jak zawsze. No i ogólnie dużo ludzi chodzi z pieskami na spacery, już się do tego przyzwyczaiłam, ale na początku, Krzysiek, pamiętasz, jak ja się bardzo bałam chodzić tymi wszystkimi tunelami tu? No, ja się to powiedziałem, historii i koniec. A ten człowiek jeszcze mi właśnie historie różne opowiadał. No. Więc w strachu na te spacery tak naprawdę przez długi czas chodziłam. Teraz też mam jeszcze czasami takie chwile, ale wiecie, walczę z tym. No. Już jestem na takim etapie, że umiem się wybrać na trening biegowy. Główną drogą na przykład i się nie boję, a kiedyś się nawet tego bałam. Naprawdę bałam się biegać wzdłuż głównej drogi, gdzie wiecie, gdzie są ludzie, gdzie jest normalnie życie się toczy. Jak tylko gdzieś się robiło spokojniej, mniej ludzi było, a zobaczyłam jakiegoś człowieka, to po prostu mam taki strach. Ja kiedyś może wam opowiem moją historię taką traumatyczną z życia, która doprowadziła do takich moich strachów, ale to jeszcze nie jest ten moment. Przede wszystkim ze względu na moje bezpieczeństwo. Jeszcze nie chcę ujawniać tej historii. No, a kiedyś byłam osobą bardzo odważną. Szlajałam się po nocach, po dworcach, w Katowicach na przykład.
bo się na przykład na chłopaka obraziłam, albo wracałam sama po nocach, nie miałam z tym problemu, szlajałam się z kolegami gdzieś po polach, łąkach, lasach i nic. A teraz? No. Ale pomału wracam do swojej równowagi. Mamy rzeczkę. Mamy taką rzeczkę tutaj. Stamtąd przyszliśmy. Tu jest, wiesz, ile tu jest nad nami? Potom. Ja tu wchodziłem. Tyle? Potom. Tam sobie dziewczynki siedzą. Te spodnie Krzysiek kupił wtedy. Mówiłam wam, że żółte spodnie. I tak naprawdę nie kupił ani butów. Kupił w jakimś lumpie jakieś dwie koszulki. A wiecie co, ten człowiek boi się lumpów. Ja nie wiem, on nie potrafi się w lumpie ogarnąć. No. Ale jakieś tam dwie koszulki sobie kupił ostatnio. No. Idziecie? Państwo nie słyszą. Zobaczymy zwierzęta. Ostatnio chciałam wam pokazać te sarenki, które biegły. I się okazało, że nie nagrałam, to teraz się troszeczkę zrekompensuję i mam nadzieję, że pokażę wam bażanta, który gdzieś tutaj poszedł. No i nie gadaj, że go tym razem też nie nagram. Gdzie on jest? Gdzie to pta wszystko poszło? No nie masz. No nie ma dziada. Miał pofeka. Ale nie leciał nigdzie, nie? On sobie szedł, spacerował dokładnie tutaj, gdzie ja stoję. Gdzie on poradzi? Nie krzycz. A tam łazi. O, no. Tutaj pójdź, tutaj go lepiej widać. Ha. Dobra, tak jak wyszliśmy, to chodźmy tutaj, to tam wyjdziemy. Okej. No i znowu fail. Znowu mi się nie udało wam pokazać. Dzikie zwierzyny. No właśnie to załączyłam, żeby nagrać, zobaczcie. Na samym czubku, zobacz. Na samym czubku. Ale to ptaszysko jest uparte, patrz, on się tak kiwa. On się normalnie kiwie na tej gałęzi. No! Ale będzie siedział na upartego. Każe mi tą koronkę widać w ciemni. Jesteśmy z powrotem nad rzeczką. A tam dziewczyny w strojach kąpielowych. Nie wiem, czy to widać. Czekajcie. Zrobię to jakoś tak z partyzanta. Stamtąd poszliśmy. A tam dziewczyny pływają w strojach kąpielowych w tej rzeczce. Trochę głupio pokazywać kogoś, no ale nie widać twarzy, nie widać kto to jest. No niesamowite. A ile hałasu przy tym robią? Bardziej niż nasze dzieci hałasują. No. Prawo młodości. O no, jak ładnie. Bo zeszliśmy sobie stamtąd. I idziemy sobie usiąść. Dzieci coś tu mają do jedzenia, może się ze mną podzielą. Zobaczymy.